Przyzwyczajonym do senioralnej aktywności młodszym i starszym legionowianom wydaje się ona normalna. Jednak nie wszędzie środowisko osób w wieku 60+ jest tak prężne. Często ma problem z konsolidacją, sprostaniem organizacyjnym formalnościom oraz pomysłami na swoje funkcjonowanie. W takich sytuacjach przydaje się pomoc chętnych do jej udzielania znawców tematu. Dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, a konkretnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, od paru lat staramy się wpisać jako organizacje pozarządowe, jako Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja w Legionowie, w politykę senioralną Województwa Mazowieckiego i spróbować skoordynować tą politykę z radami seniorów, które funkcjonują na terenie województwa mazowieckiego. Staramy się przekazywać dobre praktyki do samorządów, tam gdzie tworzone są rady seniorów. Legionowska Rada Seniorów powstała już w 2011 roku. Dzięki temu jej członkowie zdążyli zebrać wiele doświadczeń, którymi od lat chętnie dzielą się z innymi radami. Nie tylko zresztą na Mazowszu. Teraz jednak ma się to odbywać w bardziej instytucjonalnej formie. My, wykorzystując te doświadczenia naszych, moje i moich kolegów z Piaseczna, z Zielonki, utworzyliśmy Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów. W ramach tego porozumienia spotykamy się z kolegami i koleżankami, przedstawicielami różnych rad seniorów i staramy się te doświadczenia przekazywać. 2 lata temu udało mi się napisać projekt pod tytułem Mazowiecka Akademia Seniorów. Chcieliśmy wykorzystać tą instytucję, ażeby pomagać ludziom, którzy chcą albo założyć rady seniorów, albo mają jakiekolwiek kłopoty z zakresu współpracy z samorządem, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na danym terenie i koordynacją polityki senioralnej na terenie własnej gminy. Kwestii związanych z organizowaniem senioralnej aktywności jest mnóstwo, dlatego jeśli chodzi o tematy przyszłych korepetycji, twórcy Akademii są przygotowani na wszystko. Zakres jest bardzo różny. Od porad prawnych związanych z utworzeniem rady, sporządzeniem odpowiednich dokumentów, poprzez porady w zakresie księgowości, poprzez sytuację związaną z nawiązaniem współpracy między organizacjami senioralnymi. Wykorzystując nasze doświadczenia, udzielamy informacji i udzielamy pewnych ścieżek, które mogą być pomocne dla potencjalnych rad, czy konkretnych rad, które działają i napotykają na określone tematy. Mazowiecka Akademia Seniorów to nie tylko swego rodzaju bank informacji. Przypomina prawdziwy bank również z tego powodu, że podpowie trzeciowiekowym aktywistom, jak pozyskiwać środki na funkcjonowanie ich lokalnych organizacji. Mamy nadzieję, że ten projekt, który spotkał się z dobrym przyjęciem przez przedstawicieli Rad Seniorów na Mazowszu, będziemy mogli kontynuować po zakończeniu się tego pierwszego projektu 3-letniego, ponieważ widzę, oceniam po telefonach, które dostaję, po ilości maili, że jesteśmy potrzebni. A na terenie Mazowsza udało nam się i współpracujemy z około 50 radami seniorów, a teraz można powiedzieć, że 57, które potrzebują takiego wsparcia, potrzebują spotkań okresowych choćby 2 razy do roku i potrzebują wymiany poglądów między nami w różnych sprawach. Generalnie chodzi o to, aby niczym w pewnej kultowej piosence wesołe było życie staruszka. Wesołe i, tak jak można zaobserwować w Legionowie, ciekawe oraz wolne od samotności.